Jak widać, oceny większość pozytywnych. No więc możemy sobie sprawdzić, nie? Nie, Kamil Ekścior, nie wrzucamy tego. Waliony, dziękuję bardzo za 5 miesięcy. Mam na sobie outfit, 7 koła, ciało jak butelka, Coca-Cola. Dobra, od razu chciałbym powiedzieć, że jestem na 99% przekonany, że Fagata nie napisała tego tekstu. O kurwa! Ani nie wymyśliła flow, dlatego że zobaczcie to. Przypominam, kurwa, jak brzmiało OnlyFans. Nie ma, kurwa, możliwości, że ona tą zwrotkę napisała i wymyśliła, więc to Dicho zrobił na 100%. Na 100% Dicho, nawet słyszę jego, kurwa, flow i typ, i teksty. Tak, tak, nie wiem, czy słyszycie, ale słuchać w chuj flow Dicho i Dicho zawsze nawija jak, porównuje zawsze. Jak coś tam. Więc to wyglądało tak, widzowie, że pewnie po prostu Dicho nagrał reference track. To działa tak, że raper nagrywa reference track, który w studiu jest puszczany na słuchawkach i później osoba przychodzi i ma tylko nawinąć jeden do jednego, tak jak ta osoba, która wymyśliła to. I ona powtarza po prostu, nie? Cały numer po prostu, nie? Nie jestem baby virgin, jak Madonna. Dawaj mi tu trąbę, jak usłonię. On to robi nawąchany Maradona, a ja kurwa ciągle błyszczę. Na salonach, jak go skuję kajdankami, to odwróci się rola. On mi wpycha czekoladki, jak za kolak. No i musi stracić oddech, jakby dmuchał balona. No przecież to kurwa... Przecież to w Dicho nawija. Ciągle chodzę napalona. Ła. No zoba. No zoba. No stary, przecież to jest po prostu. Pamiętasz jeszcze mordo, co wysyłałeś wczoraj? Zapraszałem cię na randkę, na kiełbasę lub loda. Możesz odpalić fotki i chcę zwalić konia. W takim razie przepraszam, wielka szkoda. Pamiętasz jeszcze mordo, co wysyłałeś wczoraj? Ale kurwa, powiem szczerze, pomimo, że Fagata się nie przyczyniła w ogóle do tego numeru, jestem na 100% przekonany, to nie brzmi jej głos tutaj najgorzej. Na tym OnlyFansie brzmi kurwa tragicznie, ale tutaj jest spoko. Nie brzmi ten głos jakoś kurwa zjebanie, moim zdaniem. Może dlatego, że po prostu Dicho wymyślił to flow, no. No niestety masz rację. Nie, no trzeba powiedzieć obiektywnie, że nie jest to kurwa, że jej głos tutaj nie jest jakiś chujowy czy coś takiego. Jest okej, po prostu, no. Zapraszałem cię na randkę, na kiełbasę lub loda. Możesz odpalić fotki i chcę zwalić konia. W takim razie przepraszam, wielka szkoda. Ona ma gładkie uda, ale zda te kolana. Dotykam ją końcówką, jakbym spawał. Ja cały czas mordo muszę dużo zarabiać. To będzie moja czwarta żona, jak u Araba. Ona lubi być pod butem, jak Muraba. Rzuca mi się na szyję, jakby wiązała krawat. Jej były wyszedł z szafy, jak stara zastawa. Się przyjebiesz, cię wywiozą. Jak karawan, nie zarabiam z tobą hajsu, to nie gadam. Wychwytuję celebrytki, jak jebany radar. Tej nocy nie zapomnisz, ale nie namawiam. Zaraz będziemy razem, w programie uwaga. Ona jest kobietą kotem, a to nie karnawał. Najpierw wzięła kiełbasę, potem zjadła kebaba. W środku trzyma korek, jak Warszawa. A jak się tylko spuszczę, no to spadam. Pamiętasz jeszcze mordo, co wysyłałeś wczoraj? Zapraszałem cię na randkę, na kiełbasę lub loda. Możesz odpalić fotki i chcę zwalić konia. W takim razie przepraszam, wielka szkoda. Pamiętasz jeszcze mordo, co wysyłałeś wczoraj? Zapraszałem cię na randkę, na kiełbasę lub loda. Możesz odpalić... Ale trochę uważam, że Fagata jakby nie czuje jakby... Fagata nie czuje pewności siebie tutaj, mam wrażenie, na tym klipie. Że jakby nie czuje, że ona to nawija. I to moim zdaniem widać jakby w takich... Bo to chodzi o to, że wiesz, że jak nie napiszesz swojego tekstu, to widać, że kurwa jakby nie rezonujesz z tym w 100%, wiesz o co chodzi, że nie masz tej takiej charyzmy kurwa w takim stylu, jak to nawijasz, nie? Trochę. Mam wrażenie. No tu na przykład takie dziwne ujęcie trochę. Że ona tak trochę nie wie, kurwa, trochę ten. A może dlatego, że też jego nie robi często, nie? W sensie nie występuje w klipach po prostu, może to też jest kwestia tego. Odcinek.
przepraszam, wielka szkoda. No co kurwa, fajny ten numer Dicho. Śmieszny tekst. Kurwa. No co mam powiedzieć, no kurwa, no nie jest to najlepsze, co słyszałem w życiu, ale też nie jest takie, że kurwa, że o Jezu, ale najgorsze kurwa gówno na świecie. No jest śmieszne, no to jest, tylko że po prostu no... Ja nie jestem w stanie po prostu docenić na przykład Fagaty, bo wiem, że ona tego nie napisała, ani tego nie nawinęła nawet, wiesz o co chodzi? Więc to by było nie fair, jakbym powiedział, że ten numer jest fajny. Rozumiesz? Bo tu Dicho to wykerował, nie? No dla mnie takie... Takie może 4,5. 4,5, 5 może na 10, coś takiego. Nie, powiem tak, nie jest to zajebiste, ale też nie jest kurwa ultra gównem, o.